Nie żyje 28-latek z Jastrzębia Zdroju, skatowany podczas Dni Sosnowca. Zmarł w środę. Z uwagi na fakt, że podejrzewanymi o pobicie mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym są trzej nieletni poniżej 17 roku życia, sprawa trafiła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. I to sąd będzie teraz prowadził czynności w sprawie. Wprawdzie akta sprawy są już w posiadaniu sądu, to prokurator złożył wniosek o powołanie biegłego i zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok 28-latka. Zostanie pobrany też materiał do badań toksykologicznych. Oficjalnie o powodach bójki śledczy nie chcą mówić. Wciąż jednak docierają do nas informacje od świadków, którzy mówią, że 28-letni Marcin miał stanąć w obronie młodszego od siebie chłopaka i wtedy grupa dziwnie zachowujących się nastolatków przerzuciła swoją agresję na niego. Był kopany m.in. po głowie. Sąd zdecydował o umieszczeniu sprawców w policyjnej izbie dla nieletnich. Bliski znajomy pokrzywdzonego przekazał nam, że był on szanowanym funkcjonariuszem służby więziennej oraz piłkarzem w klubie KS Spójnia Landek.